Na jaką grę z pokazu State of Play czekacie najbardziej? Ze słów wypowiedzianych przez Hermana Hulsta, jednego z dwóch przyszłych dyrektorów generalnych PlayStation, wynika, że gry usługi takie jak Helldivers 2 będą debiutować równocześnie na konsolach oraz PC. Co się tyczy tytułów dla jednego gracza, to zdaje się, że Sony podtrzyma trend wydawania gier z opóźnieniem na PC-tach. Firma ponoć chce w ten sposób zachęcić graczy, którym się spodobały produkcje Sony, do zakupu PlayStation 5, aby zapoznać się z ich kontynuacjami. Jak zauważył serwis Respawn First, w zeszłym miesiącu został zastrzeżony tytuł gry komputerowej przez Firefly Studios. Chodzi o Stronghold The Dark Ages i najwyraźniej odnosi się do kolejnej części tego znanego cyklu. Tytułowe Wieki Ciemne odnoszą się do okresu historycznego trwającego od upadku Cesarstwa Rzymskiego do X wieku. Także chyba możemy śmiało zakładać, że takie będzie umiejscowienie czasowe produkcji. Już dzisiaj o północy odbędzie się trwający ponad 30 minut pokaz State of Play. Nie wiemy dokładnie, jakie produkcje ujrzą na nim światło dzienne. Według insidera Bill Bilkuna, Sony może zaprezentować God of War Ragnarok na pecety, a także nową grę z uniwersum Astro. Natomiast według dziennikarza Jeffa Grubba firma zaprezentuje Silent Hill 2, Ghost of Tsushima 2, Metal Gear Solid Delta Snake Eater, DLC do Marvel Spider-Man 2 oraz nową produkcję od twórców Days Gone. Odpowiedzialne za Alana Wake 2 studio Remedy Entertainment zmieniło swoją nazwę w mediach społecznościowych na Poison Pill Entertainment, a także dodało motyw przewodni firmy, który brzmi Since 1995 Night Spring City. Najwyraźniej zmiany dotyczą więc Alana Wake 2, a pojawiające się w Alan Wake's American Nightmare miasteczko Night Springs będzie motywem przewodnim pierwszego płatnego dodatku do produkcji. Polskie Bellwright zadebiutowało 23 kwietnia we wczesnym dostępie na Steamie. Tam też gra ma 77% pozytywnych recenzji z ponad 5000 wszystkich wystawionych. Twórcy ostatnio opublikowali pierwszą, dużą aktualizację skupiającą się na rozwiązaniu problemów zgłaszanych przez fanów. Do gry zostały dodane m.in. budynek służący do hodowania sadzonek, nowe dania w karczmie czy miejsce spotkań, w którym przygotujemy towarzyszy na dalszą podróż. Po wielu latach oczekiwania poznaliśmy dokładną datę premiery Test Drive Unlimited Solar Crown. Gra wyścigowa od studia KT Racing wyjdzie 12 września 2024 roku na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X oraz S. W momencie ogłoszenia dnia premiery ścigałki ruszyły również preordery. Test Drive Unlimited Solar Crown otrzyma w sumie 4 edycje, a ich ceny wahają się od 270 do 415 zł. To tyle na dzisiaj, trzymajcie się, cześć!